Przedsiębiorcy mają dość i mówią wprost, inflacja i ogromne podwyżki cen energii nas dobijają. Wielu z nich musi ograniczyć swoją działalność, niektórzy rozważają nawet całkowite zamknięcie biznesu. Tak jest między innymi w Sosnowcu. Wzrost cen produktów spożywczych przede wszystkim, czyli mówię tutaj o jakichś produktach, czyli jogurty, majonezy, olej. Tak naprawdę widzę z tygodnia na tydzień, jeżdżąc gdzieś tam po sklepach, że te ceny cały czas idą w górę. Po drugie, ceny energii elektrycznej. W tym lokalu nie ma ogrzewania jakiego, stricte miejskiego ogrzewania. Musiałbym ten lokal ogrzewać grzejnikami elektrycznymi. Ale pan Dawid wylicza, przy obecnej sytuacji musiałby podnieść cenę kebaba o 15 zł. Kosztowałby wtedy 40 zł. W podobnej sytuacji jest Tomasz Pawłowski, właściciel cukierni. Cen energii elektrycznej, gazu, to są wzrosty 5-6-krotne. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przełożyć tych wzrostów cen na cenę finalnego produktu, którym jest bułka, chleb, ponieważ nie byłby sprzedawalny. Samorządowcy apelują o natychmiastową reakcję ze strony rządu. W piątek w Warszawie odbędzie się protest, w którym wezmą udział m.in. ci ze Śląska i Zagłębia. Mają też kilka postulatów do rządu i proponują rozwiązania. My jako Ruch Tak dla Polski mówiliśmy o tym od dawna, również związki zawodowe o tym mówiły, m.in. Solidarność, o zawieszeniu handlu na giełdzie energii elektrycznej, giełdzie producenckiej. To jest jeden z elementów, który by spowodował prawdopodobnie drastyczne obniżki cen energii elektrycznej, bo tam cena jest 500-800 zł, a cena końcowa jest często kilka razy większa i takie są efekty potem poprzez wysokie marże, które przesył zarabia i ostateczny dystrybutor. Kolejną propozycją są rozmowy z Unią Europejską w sprawie zawieszenia handlu emisjami. Ma 10 metrów głębokości i powierzchnię około 2,5 ara. Wielkie zapadlisko powstało w środku lasu, obok popularnej pustyni błędowskiej w Kluczach. Dlatego w leśnictwie Pomorzany pojawiły się takie tablice. Zapadlisk jest więcej i mogą pojawiać się kolejne. Spodziewaliśmy się ich wystąpienia, natomiast nie tak szybko, ponieważ kopalnia należąca do zakładów górniczo-hutniczych zaprzestała pompowania wód w grudniu ubiegłego roku, a pierwsze zapadlisko pojawiło się już w styczniu, 7 stycznia. No i od tego czasu problem jest wiecznie, że tak powiem, żywy. Od tamtej pory odkryto już około 80 takich zapadlisk. Większość jest małych i płytkich, o głębokości od 1 do 3 metrów. Jednak jest też kilka takich głębokich lejów w ziemi. Winowajca to należąca do ZGH Bolesław kopalnia Pomorzany, która wydobywała rudy cynku i ołowiu do końca 2020 roku. Zapadliska powstawały tu już w latach 80., ale wtedy zasypano je piaskiem. Dlatego pojawiają się na nowo. Co ciekawe, to ujawnione w tym tygodniu zapadlisko nie pojawiło się jednak w miejscu, gdzie ta eksploatacja była prowadzona. Do tej pory zapadliska, z którymi mieliśmy do czynienia, znajdowały się właśnie w miejscach starej eksploatacji zawałowej. Teraz zapadlisko, które powstało w rejonie Klucz, jest pierwszym zapadliskiem, które powstało poza strefą zawałową. ZGH podejrzewa, że przyczyny jego powstania są w tym przypadku naturalne. Jest to powód zjawisk rasowych, geologicznych, niezależnych zupełnie od działalności górniczej. Takie problemy są charakterystyczne na terenach, gdzie wydobywano rudy, jednak nie zawsze zapadliska są zasypywane. Na tych terenach bardzo dobrze natura sobie radzi, sukcesja roślinna jest taka, że powstają przeciekawe zespoły roślinne i na świecie w wielu miejscach się chroni takie tereny. Powstaje coś na kształt dużego skalniaka, w którym nie rosną ruderalne rośliny, nie rośnie wszędobylska brzoza czy sosna. Ale... Wygląda jednak na to, że nadleśnictwo Olkusz zażąda zrekultywowania tego terenu. Jeżeli chodzi o takie małe, po prostu niecki, które gdzieś tam się zdarzają na jakiejś leśnej drodze, czy bezpośrednio przy leśnej drodze, która jest potrzebna, to one są w takim trybie operacyjnym czasami przysypywane. Natomiast te konkretne zapadliska czekają na rekultywację, na naprawienie, bo te szkody muszą zostać naprawione. Zanim do napraw dojdzie, co może potrwać długo, bo wiąże się m.in. z wycinkami drzew, to trzeba w lesie uważać. Kiedy ktoś zobaczy taką tabliczkę, powinien pójść na grzyby gdzie indziej. Wchodzenie na teren zapadliska lub nim zagrożony jest bardzo niebezpieczne.
Drogowcy układają nową nawierzchnię na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami na sfrezowanej w ubiegłym tygodniu jezdni. Kierowcy narzekają jednak, że wbrew zapowiedziom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na trasie nie widać drogowców wieczorami czy w weekendy. Remont może być jednak prowadzony w określonych warunkach. Obowiązuje nas reżim technologiczny i przy pewnych warunkach atmosferycznych, takich jak opady deszczu, nie wszystkie prace mogą być prowadzone. Dziś kończymy układanie warstwy wiążącej na jezdni z Sosnowca do Katowic. W dniu jutrzejszym rozpoczynamy układanie warstwy wiążącej na jezdni z Katowic do Sosnowca. Również w dniu jutrzejszym planowane jest rozpoczęcie układania warstwy ścieralnej nawierzchni od Sosnowca do Katowic. Drogowcy zapewniają, że lewe i środkowe pasy obu jezdni będą miały nową nawierzchnię do 15 października. Cały remont na S86 ma się skończyć 15 listopada. W Bytomiu rozważają rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Ta miałaby dotyczyć fragmentów ulicy Rostka, ulicy Katowickiej i Piłsudskiego, a także ulicy Kasperka i placu Rodła. Ten ostatni jest szczególnie newralgiczny, bo tuż przy nim znajduje się szpital. Znaleźć tu miejsce parkingowe, mówiąc delikatnie, nie jest łatwo, ale zdania mieszkańców, jak to zazwyczaj bywa, są podzielone. Bardzo często korzystam z tego parkingu i jest tutaj duży ruch. Fajnie jakby jednak zostawić tutaj bezpłatne parkowanie. Uważam, że bardzo dobrze. Dlaczego? No, wie pan co, będzie więcej może miejsca dla samochodów innych. Bardzo dużo samochodów i duża trudność w ogóle zaparkowania. Nie ma, no, chwilami jak córka podjeżdża, to nieraz musi daleko stawać. Z tym parkowaniem płatnym to jest 10 metrów drogi i już bankomat stoi. To przecież się oszaleć. Z tym parkowaniem. Nie, absolutnie. Nie rozwiązałoby to pana zdaniem problemu? Nie. Co z tego, że będzie płatne? I tak te miejsca będą zajmowane. Na razie urzędnicy chcą dać wypowiedzieć się bytomianom i prowadzą konsultacje społeczne. Urząd tłumaczy, że taki pomysł pojawił się właśnie na wniosek mieszkańców, bo złożyli oni kilkadziesiąt podpisów pod petycją w tej sprawie. Postanowiliśmy sprawdzić, co o tym pomyśle sądzą inni użytkownicy drogi, piesi, rowerzyści, kierowcy. W związku z tym 6 i 7 trwają konsultacje prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, podczas których pracownicy pytają o to, czy łatwo zaparkować w danym miejscu, o to, czy należałoby poszerzyć strefę płatnego parkowania. Przez te dwa dni pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów będzie można spotkać w terenie i zgłosić swoje uwagi. Rawa do spędzania nad nią czasu dzisiaj nie zachęca, choć rzeka przepływa przez centrum Katowic, to mało kto traktuje ją jak rzekę. Metropolia i Uniwersytet Śląski chcą, żeby przestała być postrzegana jak ściek. Zwracają na ten problem uwagę, planując na nowo przestrzeń uniwersyteckiego kampusu. Po pierwsze, brakuje rzeki, skoro to mamy koryto, którym płynie płyn. Wiemy, że to nie jest woda w czystym tego słowa znaczeniu. Chcielibyśmy wokół tej rzeki, zakładając, że dzięki temu to będzie fajne miejsce relaksu, chciałabym właśnie móc spotykać się w tej przestrzeni. Dzisiaj na tymczasowym deptaku zbudowanym przez ochotników spotkali się studenci. Mogli porozmawiać o tym, jak powinna ta przestrzeń wyglądać. Przy rektoracie Uniwersytetu Śląskiego pojawiła się nowa zieleń i meble miejskie. Zabrano też kierowcom 26 miejsc postojowych. Niektórzy nie mają wątpliwości, że takie działania są potrzebne. Po prostu nie czujesz się komfortowo często chodząc przestrzeniami, które są teoretycznie zaprojektowane dla pieszych. Nie? No nie wiem, możesz przychodzić sobie tutaj i zostać strąbiony trzy razy, przechodząc jakby przez miejsce ewidentnie przeznaczone dla pieszych. Więc im jest tego mniej, tym fajniej. Choć parę samochodów mniej i roślin więcej raczej nie przyciągnie na drawę tłumów, to jest to przyczynek do dyskusji nad przyszłością tego miejsca. Myślę, że to jest dobry początek do kolejnych zmian, które mogą się przerodzić na zmianę wizerunku rzeki w ogóle w całym mieście. Ja jestem z zawodzia i piszę projekty właśnie odnośnie przestrzeni bulwarów Rawy, która jest na zawodziu. I uważam, że to jest takie miejsce rekreacyjne. Fajnie by było o nie bardziej zadbać. Przemiany są możliwe, ale nie wystarczy oddolna inicjatywa. Potrzeba też odważnych decyzji, których przykłady da się znaleźć za granicą. Seul sobie z tym poradził. Odsłonięto
rzekę, nad którą była autostrada i stworzono fantastyczny deptak, który Seulczycy polubili. Pytanie, czy będziemy Seulczykami na Drawie. Działania w kampusie mają dać odpowiedzi na wiele pytań. Na razie ta przestrzeń jest prototypem, ale w przyszłości śródmiejski odcinek Rawy miałby stać się na stałe parkiem rzecznym, gdzie ruch samochodów zostanie uspokojony. Teraz projektanci będą pytać m.in. studentów o to, jak powinno wyglądać to miejsce. Tej wiedzy chcemy potem użyć, chcemy ją wykorzystać i zaabsorbować do projektu przebudowy tego miejsca, bo na podstawie tych wszystkich działań partycypacyjnych, projektowych będzie powstawała koncepcja przemiany, czy to Doliny Rawy, czy kampusu uniwersyteckiego. Pomysłów na przywrócenie Rawy do życia i apeli o zajęcie się rzeką było już wiele. Być może tym razem uda się faktycznie zrobić tu małą rewolucję, bo Katowice zostaną europejskim miastem nauki w 2024 roku, a chyba nikt nie ma wątpliwości, na którym z tych obrazków byłoby lepiej się znaleźć.